co? To teraz czas na człowieka rozumnego. Wiem, że część z was być może nie miała styczności z człowiekiem rozumnym wcześniej. W związku z czym pozwólcie, że zrobię troszeczkę intro. Dawid Mysior jest fanatycznym, aka polski Ben Shabibo. Jest jakby fanatycznym katolikiem, który ma coś do powiedzenia na każdy temat. I jakby, ponieważ ostatnio dużo robiliśmy na temat transfobii, to chciałem zająć się nie transfobicznym tematem dla odmiany, bo jakby mam wrażenie, że dla tej części mojej społeczności to może być za dużo, więc dzisiaj zostawiamy jego głupoty w tym temacie i przechodzimy do tego, jak się poci nad deepfake'ami i tęczowymi jezuitami, bo jakby wiecie, ten to ma poważne problemy w życiu, nie? Jakby będziemy troszeczkę przeskakiwać przez niektóre jego segmenty, więc nie gniewajcie się na mnie, jeżeli nagle coś przeskoczę, ale no jakby tak to wygląda, taki jest plan. Przesuńmy się do jego wspaniałości. Piu! I jesteśmy u polskiego Bena Shabibo, który wita nas z miną intelektualisty. Przeskakujemy jego pierwsze pieprzenie, ponieważ koleś jest permanentnie zdemonetyzowany na YouTubie, więc żebrze o pieniądze na Patronite. Która tam zasłynęła dużą liczbą brzydkich słów. O. Najpierw kurdej szatan, ponieważ on wie najlepiej, co powiedzieć o takich osobach. Dzisiaj mówiłem o epokowym wydarzeniu w historii polskich uczelni. W Poznaniu w łazience dla mężczyzn ma się pojawić dyspenser ze środkami menstruacyjnymi. Więc dobrze, że Polska się rozwija. W podcaście mówiłem też o nowej... Widzicie? Widzicie, zobaczcie, ile pozytywności na dzień dobry. Dyspenser z środkami menstruacyjnymi w męskiej łazience w Poznaniu. I już wiem, że jest dobrze. Wiem, że Polska robi jakieś kroki do przodu. Że nie zaniedbuje nas kompletnie. Że Polska być może rozumie, że na przykład kobieta może czasem potrzebować skorzystać z łazienki, a do damskiej jest długa kolejka i ten dyspenser może się przydać. Albo możemy mieć do czynienia z transpłciowym mężczyzną, który też może potrzebować takiego dyspensera. Obie opcje są totalnie legitne i nie ma co się zastanawiać nad tym, nie ma co się nad tym więcej pochylać. Idziemy dalej. W firmie Marka Zuckerberga, co też teraz nasz taki raczej powiedzmy zamknięty w sobie ekspert od komunikacji międzyludzkiej zamierza zrobić z ludzkością, z przyszłością internetu oraz kilka słów o takiej aferce wokół pani Barbary Kurdej-Szatan, która tam zasłynęła dużą liczbą brzydkich słów i bardzo dużą liczbą wykrzykników na Instagramie. Sprawa dotyczy sytuacji na granicy, o czym też będziemy mówić w tym programie. Jeszcze raz zachęcam do słuchania mojego podcastu. Teraz przechodzimy do rzeczy. Pfizer wypuściło reklamę z małymi dziećmi, chyba do małych dzieci, na której porównują superbohaterów do osób, które przyjmują magiczny eliksir w ramie. Getting ready to fight COVID. Przygotowujemy się do walki z COVID-em. Przeciwnikiem jest COVID, dzieci muszą walczyć z COVID-em, robiąc takie właśnie ruchy karate, jak tamten chłopiec, i szczepiąc. Dzieci karate. Dzieci robią ruchy karate i pokonują COVID. To było piękne. Wyobraźcie sobie, co by było, jakbyśmy, gdyby kluczem do pokonania COVID-a były karate chops od dzieci. Jakby dzieci mogły zrobić karate chops i byśmy pokonali COVID-a. Sylwanelka, on jest wszystkim naraz. Jeżeli małe dzieci to zrobią, to są super bohaterami. W zasadzie trudno znaleźć słowa, jak mówić o tej sprawie, żeby nie być zupełnie banalny. Bo tak naprawdę większość rzeczy już została powiedziana. Zagrożenie ze strony znanego nam wszystkim wirusa dla małych dzieci jest bardzo, bardzo, bardzo znikome. Nie jest wcale aż tak bardzo znikome. Poza tym dzieci mogą przenosić wirusa, w związku z czym jakby zmniejszenie szansy, że będą go przenosić, jest wystarczającym powodem, żeby je zaszczepić. Natomiast firmy, które zarabiają tryliardy z miliardów dolarów, nie wiem dokładnie... Kazy biliardy! Zdaje się, że firma Moderna to w ogóle była jakaś mała firemka, zanim dopuszczono jej magiczny eliksir. Teraz kapitalizacja miała tam 100 miliardów dolarów, czy jeszcze więcej. W każdym razie widzą, że rynek się powoli nasyca. Ci, którzy chcieli przyjąć magiczny eliksir, to już przyjęli. Ci, których udało się zmusić różnymi... Bardzo, bardzo podoba mi się to, że on tworzy narrację, że to jest... Że to chcieli przyjąć
i że to jest, że cała ta rzecz jest od, o chceniu, nie? To jest super. Totalitarnymi zagrywkami też już przyjęli albo już nie przyjmą, no więc warto by jeszcze z tej cytryny wycisnąć więcej soku. Trzeba poszerzyć rynek zbytu. Czas na dzieci. 2 tygodnie temu, zdaje się, FDA w Stanach dopuściło testowe, takie testowe, w cudzysłowie, używanie na dzieciach 5-12. Oj nie, przepraszam, ale zaraz misiora, ty szanuj. Tak samo jak te minę. Jakby myślę, że akurat zarost jest jedyną rzeczą, którą można pozytywną o nim powiedzieć. Przynajmniej wygląda na bardzo zadbany. Magicznego eliksiru, no i wraz za tym dział marketingu uznał, że taką reklamę fajnie jest teraz wypuścić. Nie to co moje. Wszyscy chcemy być superbohaterami. W tym roku tysiące dzieci, takich jak my, przyłączyło się do próbnej szczepionki COVID-19. A kiedy to zrobili, wszyscy stali się superbohaterami. Myślę, że wystarczy. Jest to lewicowa, lewacka, neomarksistowska, postmodernistyczna, globalistyczna sieczka. Mam jeszcze jedną chociaż trochę ciężko prawo. Mianowicie, oprócz poszerzenia sobie ciągle rynku zbytu, wydaje mi się, że oni tym ruchem chcą wywołać niepokoje społeczne jeszcze mówi. Większe. Dlatego, że w Stanach, gdzie jest główny front tak naprawdę wojny cywilizacji z barbarzyństwem, tak to może tym razem ujmijmy, tam lewica zaczyna przegrywać, zaczyna tracić grunt. Za daleko poszli, ludzie zaczynają się budzić. Natomiast na razie stronie konserwatywnej, tak to ujmijmy, chociaż tak jak mówiłem, nie lubię tego słówka, bo tutaj niczego się nie konserwuje. To jest po prostu światopogląd zdroworozsądkowy. Tym ludziom, jak do tej pory, udaje się realizować swój zamiar. Sylwanelka, ale pamiętaj o tym, że, po, że jakby przed tym bełkotem o jakby szczepionce byli ludzie, którzy byli przeciwko GMO i krzyczeli, że oni nie chcą pomidorów z DNA, więc wiesz. Tacy ludzie istnieją od bardzo dawna i szybko się ich nie pozbędziemy. Odzyskiwania, powiedzmy, troszkę świata z rąk lewicy w sposób sprytny, w sposób pokojowy, głównie poprzez obnażanie ideologii lewicowych i odzyskiwanie elektoratu. Natomiast jeżeli George Soros i inni ludzie, tacy jak powiedzmy Bill Gates, bardzo, bardzo zatroskani o zdrowie, bezpieczeństwo, planetę i też teraz się okazuje dzieci, zaczną forsować jakieś rzeczy związane z tym, żeby dawać magiczny eliksir dzieciakom. Kurwa, to jest najgorsze, jak ktoś troszczy o dzieci, nie? Słyszeliście coś bardziej okropnego niż troszczy się o dzieci? To boję się, że ci rodzice po stronie zdroworozsądkowej mogą gdzieniegdzie odpowiedzieć za mocno. Bo tutaj już sprawa dotyczy naszych dzieci. To nie są śmichy, chichy, tylko ktoś gdzieś chce dla zarobienia ziliardów, triliardów dolarów i może też w innych celach. Są różne teorie na ten temat, ale przede wszystkim chodzi o pieniądze i kontrolę. Chcą wstrzykiwać. Jak myślicie, dlaczego jego kanał jest zdemonetyzowany? Dam wam trzy strzały. Magiczny eliksir dzieciom. I boję się, że to nie jest prowokacja, żeby odpowiedź była za mocna. No i wiadomo, lewica kwitnie, kiedy są rozruby, kiedy są niepokoje społeczne i tak dalej. A swoją drogą, też a propos reklam, wyszła najnowsza reklama ostatnio, też żeby się, powiedzmy, magicznym eliksirem potraktować. Reklama dotyczy, uwaga, przepraszam, potencji. Poszli zupełnie w nową retorykę, mianowicie mężczyźni, tacy troszkę lewicowi mężczyźni na tej reklamie, tacy różni mężczyźni mówią, że co jak co, ale potencja to jest dla nich ważna. Więc nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli się nie zaszczepicie, panowie, to będą problemy z tymi sprawami. Bardzo przepraszam, że o czymś takim mówię. Może to troszeczkę nie przystoi, no ale ktoś musi o tym mówić, więc naprawdę. Chciałem powiedzieć, że tak, COVID, jedną z konsekwencji COVID-a są problemy z potencją, więc myślę, że to ważny temat, nie? Od każdej strony próbują podejść do tego, żeby zwiększyć jakby wyszczepienie, jak to się ładnie mówi, populacji na świecie, tutaj przez dzieci, a też przez mężczyzn teraz, że panowie, jakby co to? Uwaga, uwaga. To by było wszystko w tej pierwszej sprawce. Idziemy do drugiej. Jest taki dosyć osobliwy jezuita, James Martin. Bardzo, bardzo tęczowy we wszystkich swoich poglądach. I nie mówiłbym o nim, bo już chyba nie za bardzo jest sens ponownie mówić o jego dokonaniach na polu wnoszenia tęczy do kościoła. Wypowiadał się też gdzieś tam, że yoga super dla jezuitów. Natomiast teraz po spotkaniu papieża Franciszka z Joe Bidenem zabrał głos na temat aborcji. Zanim do tego dojdziemy, przyjrzyjmy się ogólnie kilku wypowiedziom ojca Jamesa Martina i jezuity. Naprawdę nie umiem sobie wyobrazić, jak dla nawet najbardziej tradycjonalistycznych, homofobicznych, posiadających klapki na oczach katolików nie mogą spojrzeć na mojego przyjaciela, chodzi tutaj o homoseksualistę, i powiedzieć, to co on robi, to jest akt miłości. Generalnie, gdyby chcieć przytoczyć poglądy ojca Jamesa... nie wiesz, że joga jest dziełem szatana? Że joga powoduje szatanizm? Jamesa Martina, przedstawić wam różne jego wypowiedzi, to mógłbym cały program o tym zrobić, nie ma to większego sensu. Natomiast po spotkaniu Joe Bidena z papieżem Franciszkiem, James Martin powiedział, że za dużo biskupów w Stanach nie popiera Joe Bidena. I uwaga, dlaczego ci biskupi, niedobrzy biskupi, nie popierają prezydenta? Ponieważ skupiają się tylko na jednej rzeczy, na aborcji i na niczym innym. Skupianie się tylko i wyłącznie na jednej rzeczy, chodzi o aborcję, w decydowaniu, czy ktoś może, czy nie może przyjmować komunii, to nie jest podejście, z którym zgadza się papież. Jest to interesujący moment w życiu tego jezuickiego kaznodziei, ponieważ chyba nie za bardzo był w stanie znaleźć jakieś argumenty w temacie aborcji. Jest propagatorem przenikania do kościoła
prawa wszystkiego absolutnie, co jest tęczowe, progresywne, liberalne, antykatolickie. Natomiast w kwestii aborcji nie za bardzo jakieś argumenty umiał znaleźć. Wobec powyższego teraz jest nowa retoryka. Skupianie się na tej jednej sprawie jest niewłaściwe. Trzeba spojrzeć na przykład na Joe Bidena i jego katolicyzm, w całym spektrum jego działań, a to, że w niektórych punktach totalnie zaprzecza doktrynie katolickiej, skupianie się na tym chyba właśnie jest jakimś przejawem zamkniętego myślenia czy coś w tym stylu. Okej, to może tyle o ojcu Jamesie Martinie, bardzo znanym jezuicie, który swoją drogą również mówi, że joga u jezuitów to jest coś świetnego. O jodze u jezuitów już. Jezuita. Widzicie, kiedyś zaznaczy, że strzałkę powinien zrobić. Kiedyś mówiłem, może jak będzie okazja, to trzeba będzie do jezuita wrócić. To by było wszystko w tej sprawce. Idziemy do kolejnej. Słyszeliście prawdopodobnie o technologii deepfake. To jest technologia wideo obróbki filmowej, która pozwala zrobić naprawdę bardzo realistyczny film z osobą wyglądającą bardzo realistycznie, chociaż wcale jej tam nie było. No i oczywiście, jak to zwykle bywa, podobnie jak z pomysłem Marka Zuckerberga, żeby teraz ludzie weszli do internetu, o tym dzisiaj mówiłem w podcaście rano, podobnie z technologią deepfake, wszyscy myślą, wow, jak to zrobiono, ojej, jaki postęp, na pewno będzie super, bo będzie można na przykład może nieżyjącego aktora teraz umieścić w jakimś filmie, nie wiem, tam wymyślają różne... Kurwa, to by było dopiero gulisz, jakbyśmy teraz zaczęli martwych aktorów wstawiać do filmów. Tak obo możemy, bo mamy ochotę. W sensie Disney już trochę to robi. Ja rozumiem, że robił to z księżniczką Leją, nie? Ale może to nie do końca jest fajne i może wymagałoby to zgód wielu osób bliskich? No nie wiem. Z Leją to wiem, że w kontrakcie mieli zapisane, że jakby się coś stało, to mogą używać jej wizerunku. A, no i w szybcych i wściekłych, tak. Gdzie mam kota z peleryną? No, ale tak, jakby ktoś myślał, że to jest ta fajna część technologii deepfake. Zdurne zastosowania, gdy tak naprawdę to jest absolutnie przerażające. Po co robić technologię, która jest w stanie wziąć osobę i przedstawić film z tą osobą, że ona coś na przykład robi, mówi i to jest tak trudne do odróżnienia już od prawdziwego filmu, że jeżeli coś takiego zaleje internet, no to będą, powiedzmy sobie, z tego różne problemiki. Mówię o tym dlatego, że trafiłem na taki artykuł. Nowa technologia może umieścić prawdziwe osoby w nieprawdziwych sytuacjach. Jednym kliknięciem. To co prawda nie jest deepfake, bo tam chodzi o film, tutaj chodzi o zwykłe zdjęcia. I teraz firma Adobe, czy Adobe, jak to woli, chwali się swoją nową technologią. To jest źródło, tutaj dziewczyna sobie stoi w żółtej koszulce, tutaj mamy docelową pozycję i cyk, technologia, pyk, pyk, pyk. No super, no po prostu niesamowite, jakie to ten człowiek tak się rozwija, takie umie robić rzeczy. No tylko i pytanie, o co to jest? Spójrzmy jeszcze kawałek dalej, no w tym artykule, tutaj o, jest taka osóbka, osoba po lewej, nigdy nie zrobiła żadnej z tych puz, które są tutaj po prawej. To jest ta technologia. No super, naprawdę człowiek się rozwija. Pomyślmy teraz, że internet, który już dzisiaj jest śmietnikiem, to całkiem spoko. Nagle jeszcze zaczną zalewać zdjęcia fejki, nieprawdziwe. Że to nie będzie tak jak teraz, że powiedzmy jakiś tam ktoś, kto się troszkę zna na jakiejś tam obróbce zdjęć, może zrobić fejka i tak on nie wygląda zbyt wiarygodnie, chyba że ktoś jest naprawdę ekspertem. Po co mu się by chciało to robić, bo eksperci prawdziwi to mają lepsze rzeczy do roboty. Zatem oczywiście jest dzisiaj możliwe zrobić fejka, ale jest to bardzo trudne. Pomyślmy teraz, że wszyscy, dzieciaki, dorośli, będą mieli technologię za pomocą, powiedzmy, nie, w liceum, nie lubisz jakiejś dziewczyny. To bierzesz ją i robisz jej kompletnie wiarygodne, super wyglądające zdjęcie, wyglądające jak prawdziwe. Ile, co? Nie lubisz jakiejś dziewczyny. To bierzesz ją i robisz jej kompletnie... Source, target pose. Okej, to jest ciekawe. To jakby, jeżeli chodzi o osiągnięcia technologiczne, to jest całkiem ciekawy koncept. W sensie, I dig it. Wiarygodne, super wyglądające zdjęcie, wyglądające jak prawdziwe, w zupełnie wymyślonej scenerii i w zupełnie wymyślonych okolicznościach, w zupełnie wymyślonej pozie. To będzie oczywiście robione. Nie będziemy się jeździć na wakacje. Z dziennikarzami, to będzie mogło być robione wszędzie. Dopóki, powiedzmy, mam nadzieję, za lat 15, ktoś się nie obudzi i zakaże tego prawnie. Wracając jeszcze do technologii deepfake, pokażę wam na przykład taki filmik. Znacie może premier Nowej Zelandii, panią Jacinda Ardern. Ale co było z tą dziewczyną, której nie lubimy? Dziennikarzami, to będzie mogło być robione w okolicznościach, kompletnie wiarygodne, super wyglądające zdjęcie, wyglądające jak prawdziwe, w zupełnie wymyślonej scenerii i w zupełnie wymyślonych okolicznościach, w zupełnie wymyślonej pozie. To będzie oczywiście robione z politykami. A, on po prostu chce, on chce powiedzieć, że jest zagrożenie revenge porn, ale nie chce, ale boi się tego powiedzieć, żeby już mu w ogóle kanału nie ścięli. O to chodzi, okej, okay, rozumiem. On jakby po prostu boi się, że jakby jeżeli powie teraz, że ktoś może wykorzystać te zdjęcia do robienia właśnie pornografii. Ja niestety obawa, że każda technologia związana z elementami wizualnymi będzie wykorzystana do pornografii, jest uzasadniona, ale on nie może tego powiedzieć, bo jego chrześcijański umysł mu nie pozwala.
ekspertami, to będzie robione z dziennikarzami, to będzie mogło być robione wszędzie. Dopóki, powiedzmy, mam nadzieję, za lat 15 ktoś się nie obudzi i zakaże tego prawnie. Wracając jeszcze do technologii deepfake, pokażę wam na przykład taki filmik. Znacie może premier Nowej Zelandii, panią Jacindę Ardern. Kobieta, jeżeli chodzi o moje wartości, jest kompletnie po drugiej stronie w ogóle globu, nie tylko fizycznie, tylko jeżeli chodzi o tą skalę wartości. Skrajny totalitaryzm. Tej kobiecie się włączyło klik w głowie. Natomiast może spójrzmy na konferencję prasową, na której dziennikarz zapytał ją o skuteczność magicznego eliksiru, podając za przykład Izrael, w którym wszyscy są tam wyszczepieni już 14 dawkami, zdaje się, a ostatnio znowu mieli problem z falą. Okej, okay. Po pierwsze, sorsowanie rzeczy z Rebel News. Jeżeli nie wiecie, co jest Rebel News, to to jest taki alt-rightowy serwis, który promuje dużo szuri. Natomiast jakby tak, Jacinda bardzo totalitarna. Jakby, I mean, powiedziałbym, że Jacinda jest jedną z bardziej zbazowanych polityczek, co nie zmienia faktu, że dalej rząd Nowej Zelandii ma sporo bardzo dużych problemów, których nie rozwiązał, nie? Nawet nie wiesz, kiedy on żartuje, kiedy mówi serio. Musisz wiedzieć, że on cały czas mówi serio. On nie ma trybu żart. O, zarażeń. Reporter pyta, czy to ładnie kłamać. Ona na to mówi, że... A, by the way, to jest bullshit z wyszczepieniem w Izraelu, bo... I to jest paskudna manipulacja ze strony Izraela, bo w ogóle nie bierze pod uwagę nienotowanych, w sensie Palestyńczyków bez obywatelstwa izraelskiego, a ich jest bardzo dużo. Also, poziom wyszczepienia populacji wynosi 62%. To nie jest poziom wyszczepienia 100%, wszyscy zaszczepieni, wszyscy szczęśliwi. Więc... nie. I to... ja nie pamiętam, jak to wygląda. Muszę jedną rzecz jeszcze sprawdzić. Ale... jak to było liczone? Tam generalnie z demografią Izraela jest jeszcze bardzo dziwnie liczone to, jak są liczeni w ogóle Palestyńczycy bez tego. Ja nie pamiętam, czy oni wpadają w ogóle w rachubę populacji Izraela. Więc jakby te liczby to już w ogóle są tak porozciągane i tak porozjebywane, że lękajcie narody, nie? Bardzo przepraszam dziennikarzy akredytowanych. Możemy przenieść się do pomieszczenia wewnątrz. Niestety mamy kogoś, kto zaburza naszą dzisiejszą konferencję prasową. Za chwileczkę zbierzemy się ponownie. Generalnie Nowa Zelandia ściga się chyba z Australią, jeżeli chodzi o najbardziej absurdalne przepisy przeciwcovidowe. Tam im wszystkim włączył się jakiś film dystopijny. Natomiast tutaj jest mowa o technologii deepfake. Tak wygląda pani Jacinda Ardern. Po sieci natomiast krąży taki filmik. Tak wygląda Jacinda Ardern. A tak wygląda ta pani. I to jest, proszę państwa, technologia deepfake. Tutaj akurat zrobiono to z osobą, której ja bardzo nie poważam. Ktoś kiedyś zrobił to też na Twitterze z panem Sławomirem Nitrasem. Taka piosenka, a to nie było akurat... Widzę, że tutaj poważne tego. Jacinda pali jointa. Nowa Zelandia już nie istnieje. Już. To jest koniec Nowej Zelandii. Deepfake to było bardzo prymitywny programik. Ale twarz pana Nitrasa śpiewa coś tam o nielegalnych substancjach. I ja się z czymś takim kategorycznie nie zgadzam. Niezależnie, czy akurat popieram tą panią, czy tam pana Nitrasa, czy nie popieram, nie jestem za tym, żeby można było sobie w sposób cyfrowy używać czyjegoś wizerunku. To, że jakieś firmy wymyślają takie technologie, to rozumiem. To, że globalistom jest to bardzo na rękę, to już będzie taka dezorientacja, taki chaos będzie można z tego stworzyć internetowy, że dla nich to jest po prostu muzyka dla ich uszu. No to jest fajne, to jest bardzo ciekawa rzecz tego. Nie wolno. Natomiast jakby, jeżeli chodzi o to, to on tak bardzo straszy, tym, że... jakby te deepfake'i są teraz już nie wiadomo jakie, natomiast prawda jest taka,
że zrobienie dobrego deepfake'a wymaga bardzo dużo pracy i jak chcieli zrobić, taka ekipa, która się nazywa Corridor Crew, chciała zrobić deepfake'a właśnie Toma Cruise'a, to było z tym kupa zachodu. I jest fajne wideo na ten temat. Gdzie oni pokazali, że żeby zrobić naprawdę dobrego deepfake'a, była podobna, tylko była odmłodzona. W każdym razie... There's a link in the description. These people in the studio. Dobra. In the studio. This works, it's good. It's a call. He said to me, Tom Cruise is waiting for you in the lobby. No and way! It was the most surreal thing ever, the most exciting moment of my life. Huh. Dobra. 3, 2, 1. You don't know what it's like to be out here for you. It is a pride swallowing, up at dawn siege that I can never fully tell you about. So just help me help you. Help me help you. Wow. Tom, it's great. To jest udawane? A teraz zobaczcie, jak wejdzie aktor. Bo to był też aktor, który udaje od razu Toma Cruise'a zawodowo. This is the version now and it's pretty crazy. I'm supposed to do that, right? Run the bell. So obviously the color hasn't been matched yet. I think it's... Yeah, it looks really good, but we're not quite there yet. I think we all have like little ideas on what is making it fall short of perfection. I mean, the obvious things are the eyeball. His face is almost too big on his face. I think that is true. It's like his head shape isn't perfectly matched. Jeżeli chodzi o you guys have already seen robienie we haven't made him yet. To the resolution. Generalnie muszą się bardzo napracować. I tylko do prostych scen, gdzie nie ma za dużo mimiki, gdzie nie ma za dużo kombinowania, faktycznie ten deepfake jakoś wychodzi, nie? Ale to jest zajebiście trudne i... Jeszcze tak mam raport, w którym autorzy pisali bodajże, że żeby deepfake się udał, w tej chwili potrzebny jest taki nakład pracy, że paradoksalnie największa szansa, że będą to robić rządne przed Chin, ewentualnie Rosji, czyli te, które już teraz poświęcają sporo sił i środków na hakowanie. Dokładnie tak jest, nie? Jakby te deepfake'i, widzicie? I would love to hear Tom's reaction. If you just looked over and was just like, dude, that how amazing would be if you like, if you just said anything. Thank you so much for. Także to nie jest takie hop-siup i to nie jest taka prosta sprawa z tymi deepfake'ami, nie? Natomiast no, one będą kiedyś pewnie problemem. Pytanie, na ile będziemy mieli też technologię, która będzie w stanie je w miarę sprawnie debankować, odkrywając, wiecie, cyfrową manipulację, nie? No iść tą drogą. Nie róbmy tego cyfrowo. Skoro większość czasu ludzie dzisiaj spędzają w internecie, a tam będzie można bardzo łatwym sposobem wziąć sobie twoją twarz, jeżeli z jakiegoś powodu ktoś zechce, i spreparować wypowiedź kompletnie sprzeczną z twoimi poglądami. Albo jakąś wulgarną, albo zrobić zdjęcie w jakiejś wulgarnej pozie, cokolwiek. I to będzie wyglądało bardzo wiarygodnie. I ludzie teraz zamiast już siwieć po prostu, że nie róbmy czegoś takiego, to patrzą na firmę Adobe, czy tam Adobe, i myślą sobie, no proszę, ale fajnie, będzie wesoło, będzie można żarcik zrobić w internecie jakiś. Ojej. Naprawdę z całego serca zachęcam wszystkich swoich widzów, nie po raz pierwszy zresztą, do uświęcania siebie, razem z uświęceniem będzie siebie, to jest integralna zrobić. Część według mnie, uświęcania siebie, dbali o rozwój swoich rozumów, żeby myśleli samodzielnie, dosyć krytycznie o rzeczywistości, starali się rozumieć, co się dzieje. Bo jeżeli widzisz coś takiego, że za chwileczkę jednym kliknięciem będzie można zrobić wszystko z każdym zdjęciem i zrobi to nastolatka, człowiek nawet niewprawny gdzieś tam obróbce zdjęć, po prostu klik, popatrz, super, i od razu nie włączyć się alarm, że problemy będą z tego, no to znaczy, że gdzieś tam, powiedzmy, nie ma tej czujności. Okej, to może tyle w tej sprawie, jestem absolutnie przeciwny. Ja myślę, że w tej chwili Disney sobie nie do końca radzi z deepfake'ami, więc może to nie jest jeszcze ten moment, żeby podnosić alarm. Wszystkim obróbkom deepfake, udostępnianie takiej technologii zwykłemu zjadaczowi, powiedzmy, chleba, totalnie niezależnie, czy to będzie robione z ludźmi, których szanuję, czy to będzie robione z jakimiś tam przeciwnikami światopoglądowymi, nie powinno się tego robić. Prawo powinno tego zakazywać. Okej, to wszystko w tej sprawce, idziemy do ostatniej. Na stronie Bielsat TV mamy napisane, że pan Łukaszenka i pan Putin podpisali dokumenty o integracji. Zatwierdzono też wspólną doktrynę wojskową. Posiedzenie Wyższej Rady Państwa Związkowego odbyło się w formacie online. Aleksander Łukaszenka przebywał w tym czasie w Mińsku, a prezydent Władimir Putin na Krymie, gdzie brał udział w obchodach Dnia Jedności Rosji. I generalnie sobie tam składali deklarację, że razem. Na przykład tutaj wypowiedź Władimira Putina, będziemy wspólnie przeciwdziałać jakimkolwiek próbom ingerencji w wewnętrzne sprawy naszych suwerennych państw. Białoruś, suwerenne państwo i Rosja oczywiście będzie kontynuować pomoc dla braterskiego, białoruskiego narodu, dodał. I tak dalej, i tak dalej. Mówię o tym tylko dlatego, że mamy problem na granicy z Białorusią i to jest sprawa, o której warto mówić.
mamy dzisiaj wojnę cywilizacji na świecie. I akurat nie mówię teraz, że Rosja i Białoruś wypowiedziały Polsce jakąś wojnę cywilizacyjną, to raczej, jak to się na to mówi, jest bo wojna hybrydowa. Chcą zdestabilizować region i pewnie tam są jeszcze różne inne przy tym interesy do zrobienia. Natomiast dlaczego w ogóle mogą to robić? Dlatego, że Polska, jak też całkiem sporo innych krajów, gdzie jest chrześcijaństwo, gdzie było chrześcijaństwo w niektórych miejscach, jest podzielona na przedstawicieli, powiedzmy, cywilizacji chrześcijańskiej, chociaż w tym przypadku po prostu bym powiedział cywilizacji, i na przedstawicieli, niestety, z całym szacunkiem dla wszystkich moich widzów, o innych poglądach od moich, na świadomych bądź nieświadomych przedstawicieli barbarzyństwa czystego. Tylko dlatego cała ta akcja. Jak się czujecie jako barbarzyńcy i barbarzynki? Myślę całodziennie oglądając internetowego szamana, dokładnie tak. Największa szansa, że będzie to wykorzystane do zalewania internetu przerobionymi realnymi przemówieniami, na przykład lekkie przemontowanie oficjalnej wypowiedzi sekretarza stanu USA, że poszło na to, że potępia krytykę, politykę Korei Południowej wobec Północnej. Tylko tego musi być tyle, żeby ludzie naprawdę gubili się i nie wiedzieli, który filmik jest prawdziwy. Dlatego to jest raczej odległy problem, nie? Ja bym powiedział, że cywilizacja buddyjska jest bardziej cywilizacją niż cywilizacja Mysiora, bo oni tam przynajmniej mają dupę regule. O Jezus Maria. Barbarzyńcy, barbarzynki i osoby barbarzyńskie. Na granicy nie zdechła dużo szybciej, że w Polsce istnieją ośrodki interesów, no wiadomo, politycy opozycji, którzy wszystko wezmą, żeby tylko troszkę uprawdopodobnić, że oni tam jeszcze kiedyś będą mieli władzę, czy śmierć tej pani w Pszczynie, czy na przykład sytuacja na granicy z Białorusią. I teraz co próbuję powiedzieć? Duża część ludzi w Polsce, którzy teraz mówią, że tam marzną dzieci, że to jest straszne, że Straż Graniczna to, uwaga, mordercy. To jest cytat z pani Barbary Kurdej-Szatan, z jej posta na Instagramie. Tak? Który zrobił całą tą aferę, która teraz jest wokół pani Barbary Kurdej-Szatan. Bardzo dużo brzydkich słów, bardzo dużo wykrzykników, trochę emotek i nazwanie Straży Granicznej mordercami. Są ośrodki interesów w Polsce, które świadomie wykorzystują tą sytuację, żeby coś dla siebie ugrywać. I ci aż tak mnie nawet nie irytują. To są środowiska, z których istnienia sobie zdajemy sprawę. Oni cynicznie i świadomie działają. Natomiast całkiem sporo. Uwielbiam tego człowieka. To są takie powiedzcie, że tego się nie ogląda. Osobiście, nie ogląda przyjemnie, jak on się tak bardzo poci nad tym. Ludzkiej głupoty naprawdę się trochę boję. I może teraz zwrócę się do kogoś, kto ma może inne poglądy od moich, na przykład na temat granicy polsko-białoruskiej, gdzie ja jestem za zbudowaniem jak najszybciej, jak najbardziej szczelnej zapory. Jakiegoś muru. Tylko panie Dawidzie, to musi być mur z laserów. Po prostu jak ktoś spróbuje przejść przez ten mur, to go musi pociąć jak w tym, jak w Resident Evil. Kojarzycie w Resident Evil? Wiecie, musi tak pójść, nie? Ale masz rację, zostawmy tutaj. Muru, zabezpieczenia, czegoś najbardziej szczelnego, co jest wykonalne. Jeżeli ktoś ma inne poglądy do moich, ja tak naprawdę apeluję o jedno. Każdą osobę, która regularnie ogląda moje materiały, albo może jest tutaj po raz pierwszy, czasami coś tam sporadycznie obejrzy, żeby naprawdę wykroiła sobie 20 minut w ciągu dnia, kwadrans w ciągu dnia, na samodzielne myślenie. Że ja sam... Wykrójcie sobie kwadrans na samodzielne myślenie. Sam dla siebie spróbuję teraz zrozumieć, co się dzieje. Nie ja wtedy siadam i robię telefonie, tak. Chwytał jakieś półsłówka, jakieś pani Barbary Kurdej-Szatan, która siedzi sobie pewnie, ja jej w ogóle nie wspominam, niech się jej dobrze wiedzie, ale siedzi kobieta w piątek wieczorem, prawdopodobnie w szlafroku, pije sobie coś pewnie dosyć drogiego, smacznego, raczej wysokoprocentowego, mówię serio, taką hipotezę stawiam, w jakimś ładnym, komfortowym wnętrzu, gdzie mieszka. Dobrze jej się powodzi finansowo. Prawdopodobnie ma manikir zrobiony i na drogim telefonie tak skroluje, coś tam widzi, wchodzi na Instagrama i pisze. Dużo brzydkich słów, dużo wykrzykników, dużo emotek, że ona już nie może patrzeć na sytuację na granicy i że Straż Graniczna to mordercy. Gdyby człowiek się 20 minut na tym zastanowił, jak to jest durne, to nigdy więcej nie byłoby takich burz bezsensownych. Wszystko na granicy jest jasne. Naprawdę Straż Graniczna, która próbuje teraz w tym stresie coś tam... Wszystko na granicy jest jasne. Słońce jest jasne, drzewa są jasne, wiecie... Ogarniać. Jest w troszkę innej sytuacji niż pani Barbara, która w piątek wieczorem siedzi pewnie na kanapie w szlafroku i pije sobie coś drugiego. I ona ma zdanie na temat tamtych, że to mordercy. I ona w ogóle ma czelność podejrzewać, że cokolwiek z tego rozumie. I powiem wam, że dla mnie osobiście pani Barbara Kurdej-Szatan i ludzie o podobnych poglądach są dużo bardziej niebezpieczni niż George Soros. Dla mnie osobiście... Nie! Nie! O nie! Niż George Soros. Mnie pan George Soros w ogóle nie stresuje. A pani Barbara Kurdej-Szatan? Piątkowy wieczór, szlafroczek, manikir, smartfon drogi, Instagram. I piszemy, Straż Graniczna to mordercy.
To jest dużo bardziej przerażające niż Soros, Bill Gates i wszyscy razem wzięci panowie, którzy tam są zmienieni całą cywilizację na świecie, wymyślając różne sposoby. Trust in our ability to shape our common future in collective and constructive ways. W jaki sposób przerażają cywilizację, a przede wszystkim pozbędą się po prostu chrześcijaństwa ze społeczeństwa. To tamci panowie nie przerażają mnie nawet w połowie, tak jak ta scena. Dlatego jeszcze raz apeluję, jeżeli chcesz się przysłużyć Kościołowi, jeżeli chcesz się przysłużyć Polsce, to oprócz tego, że będziesz prowadził życie duchowe i będziesz siebie uświęcał, naprawdę dbaj o rozwój swojego rozumu. I tak jak mówiłem dzisiaj na podcaście, nie chodzi mi absolutnie o inteligencję, bo inteligencja to nie jest do końca to, o czym próbuję powiedzieć. Chodzi o czucie prawdy, chodzi o wyczuwanie, o rozumienie rzeczywistości, o rozumienie zdarzeń. O co tak naprawdę w tym chodzi? Dlatego inteligencja nie jest aż tak bardzo potrzebna. Chodzi bardziej o rozumowość, o mądrość, o wyczuwanie prawdy. Kochani, to może byłoby wszystko. No, rozumowość. Chodzi o rozumowość. Pamiętajcie, że najważniejsza jest rozumowość. To będzie nasza myśl przewodnia. Rozumowość. Jakby ja uważam, że musimy regularnie wracać do naszego tutaj Dawida, bo jakby jak nie będziemy do niego wracać, to jakby nie da rady. Nie da rady nic mądrego zrobić.